Eksperyment gospodarczy sprzed 35 lat miał zapewnić mieszkańcom Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii godne życie. Dziś poziom nierówności w obu krajach sięga tego z roku 1928. Jestem jedynakiem. Miałem wspaniałe dzieciństwo i cudownych rodziców. Niczego mi nie brakowało. Jako dziewczynka wierzyłam, że umiem latać. Byliśmy biedni, ale otoczono nas tak wielką miłością, że tego nie zauważaliśmy. Dorastaliśmy w nieprzewidywalnych warunkach. To rodziło ogromne poczucie niepewności. W porównaniu do poprzednich pokoleń, może i jesteśmy biedni i nie stać nas na najlepszą parę butów, ale nie żyjemy w ubóstwie. Zarabiamy mnóstwo pieniędzy. To nie tak, że wygraliśmy na loterii i przenieśliśmy się na luksusowe osiedle. Uczciwość to wszystko, co mam. Dawniej uczciwość była coś warta. Miałem szczęśliwe dzieciństwo w Appalachach. Obchodziliśmy święta, kochaliśmy się. Byłem normalny. A teraz... Kim się stałem? Słychać mnie? Nie ma pilniejszego wyzwania. Albo będziemy mieć kraj, w którym coraz mniejsza część społeczeństwa będzie radziła sobie świetnie, a coraz większa ledwo wiązała koniec z końcem. Albo przywrócimy gospodarkę równych szans, w której wszystkich obowiązują te same zasady. Stany Zjednoczone stoją w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego. Czas rozruszać przemysł, ograniczyć wydatki rządowe do fiskalnych limitów i poluzować represyjne prawo podatkowe. Nie będziemy szli na żadne kompromisy. Wraca pan do pracy, czy nie? Związki zawodowe idą na wojnę. Strajk kierowców ciężarówek doprowadził do paniki w sklepach i na rynkach. Jakichkolwiek decyzji rząd by nie podjął, tylko pogarszał sprawę. Wierzyłem, że wolny rynek wyprodukuje zasoby, które zaspokoją potrzeby wszystkich. Sądzono, że dzięki temu zmniejszy się bezrobocie, zwiększy liczbę inwestycji i stworzy nadwyżkę finansową, która posłuży wszystkim. Bez zachęty w postaci dużych zarobków, ludzie tacy jak ja nie będą pracować po 15-20 godzin dziennie. Niedobrze. Na studiach usłyszałem, że psychologowie z nawet 10-letnim stażem pracy zarabiają średnio 100 tysięcy dolarów rocznie. Pomyślałem, to okropne. Postanowiłem znaleźć się w najlepiej zarabiającym procencie. W skali świata może mi się nie udało, chyba że w dziedzinie psychologii. Mógłbym jeździć pociągiem, ale zamknięty z innymi w przedziale wystawiałbym się na ryzyko zarażenia. Nie mogę teraz zachorować. Muszę uzbierać na dom. Każdy dzień się liczy. Mam 10 minut na dojście do pracy. Zamawiam kawę i z przekrwionymi oczami idę do biura.
Przychodzę za 5:11. Zapalam światła, siadam i zaczynam spotkania ciurkiem. Nie mam czasu, żeby się nawet podrapać. Nie mam z kim porozmawiać. Wychodzę jedynie na obiad. Marzę, żeby usiąść przy stoliku w barze po drugiej stronie ulicy i poczytać The New York Post. Dzień dobry, Dorothy. Znowu w trasie. Kurczaki czekają. Mój tydzień zaczyna się w niedzielę i kończy w piątek. Od poniedziałku jestem non-stop na nogach. To ciągła walka. Byle drobiazg może wyprowadzić z równowagi. Ostatni raz ci mówię, nie wchodź tu więcej. Don't come in that door no more. Zamknij drzwi. Shut the door. When I get in real... W stresie potrafię wypalić nawet 5 papierosów. Na zmianie nie można pić. Inaczej chodziłabym do pracy z flaszką. Mamy ziemniaczki, fasolkę, kukurydzę albo makaron z serem. No, nie wiem. Kukurydza, makaron z serem, ziemniaczki albo fasolka. A jest pire ziemniaczane? Zdecyduj się wreszcie. Próbuję ci pomóc, ale musisz współpracować. Wszystko gra? Wiem, czasem przeklinam, ale wytniecie to. Co czwarty mężczyzna w Sunderland jest bezrobotny. Zapowiedziano kolejne masowe zwolnienia. W połowie lat 80. nierówności dochodowe zaczęły się pogłębiać. Im słabsze związki zawodowe, tym większe nierówności. To oczywista zależność. Obecne bezrobocie to skutek błędów przeszłości, ale to już za nami. Zdusiliśmy inflację i obniżyliśmy stopy procentowe. Zreformowaliśmy prawo związkowe i usunęliśmy zbędne regulacje. Równowaga sił między pracodawcami a pracownikami przesunęła się na korzyść pracodawców. Było to wynikiem celowych działań rządu. Gdy wychodzę do pracy, on jeszcze śpi. I pewnie będzie już spał, gdy wrócę wieczorem. Nawet jeśli nie, to ja od razu zasnę. Szkoda mi dzieci. Gdy idę do pracy, jeszcze śpią. Gdy wracam, leżą już w łóżkach. Zanudzają się na śmierć. Nie mają wiele do roboty.
Praca w opiece domowej oznacza ciągły brak czasu. Nigdy nie wiesz, co cię czeka jutro czy za tydzień. To okropne, gdy ktoś umiera albo trafia do szpitala, ale z drugiej strony to oznacza stratę godzin, o ile jakoś tej luki się nie wypełni. Mogę jeszcze jakoś pomóc? Nie, dziękujemy. Widzimy się jutro? Jutro przyjdę później, bo to sobota. Zlecenia przydziela się temu, kto zaoferuje najniższą cenę. Pół godziny, by podnieść kogoś z łóżka, umyć, ubrać, podać leki i jeszcze sensownie porozmawiać. Tak się nie da. Ile masz czasu? 20-25 minut. Ludzie pytają mnie, to wszystko, co robisz? Nie, ja zapewniam im opiekę. Przeprowadziliśmy się z mężem do jego rodzinnego miasta i postanowiliśmy otworzyć wypożyczalnię wideo. To było wtedy, kiedy na rynek wszedł Walmart. Rodzinne biznesy upadały. Nie mieliśmy szans konkurować z Walmartem i po 5 latach musieliśmy zamknąć wypożyczalnię. Któregoś razu, będąc w Walmarcie, zobaczyłam ogłoszenie, że szukają pracowników. Zgłosiłam się. Byłam zaskoczona, gdy oddzwonili, a jeszcze bardziej zaskoczyły mnie dobre warunki pracy. Doceniano każdy dodatkowy wysiłek. Menadżerowie podchodzili do pracowników i dziękowali im za starania. Ale to się zmieniło. Firma zaczęła ciąć koszty. Rąk do pracy było mniej, a pracy tyle samo. Nie musisz niedługo wyjść? Druga. Dziś zaczynam o 4:00. Nie, o 3:30. Codziennie zaczynam o innej. Ale to stresujące. Nie tylko ja tak mam. Inni pracownicy też zaczynają o różnych porach. To potrafi zszargać nerwy. Żyjemy w dobie oszałamiających przemian. Eksplozja informacji i technologii postawi was i przyszłe pokolenia w obliczu możliwości i wyzwań, o których wcześniejsze generacje nawet nie śniły. Takiej hossy na giełdzie nie było od lat 80. Indeks Dow Jones w zaledwie rok zanotował wzrost o 1/4. Rekordowe zyski służą do wypłacania milionowych premii. Kiedyś firmy operowały na rynkach lokalnych. Obecnie rynki mają zasięg globalny. Będąc dyrektorem Apple'a i zwiększając wydajność firmy o 3%, dopisujesz do wyników finansowych 1,2 mld dolarów, a wartość rynkowa firmy znacząco wzrasta. W minionym kwartale zarobiliśmy 106 mln dolarów.
Majątek Billa Gatesa z Microsoftu wycenia się na 29 miliardów dolarów. Gordona Moore'a z Intel Computers na prawie 7 miliardów. Billa Hewletta z Hewlett-Packard na 4 miliardy. Jeśli procesy rynkowe wyniosą nas na szczyt, łatwo znajdziemy dla nich usprawiedliwienie. Skoro rynek w efektywny sposób alokuje zasoby, to, że trafiły one do mnie, świadczy o mojej ciężkiej pracy i sprycie, o tym, że mi się należało. Niewielu ma odpowiedni potencjał intelektualny i siłę. Spójrzcie na mnie. Tworzę kolekcję sztuki afrykańskiej. Zakładam kolejne firmy. Moje najmłodsze dziecko ma 3 lata. Ja mam 70. Mam 4 dzieci. Najstarsze ma 13 lat. Jak to o mnie świadczy? Bez przerwy tworzę. Wiele czynników może utrwalać nierówności. System gospodarczy, polityka rządu, a także sposób myślenia ludzi, ich system wartości. Nierówności rosną, a ludzie nie są świadomi, że się do tego przyczyniają. Większość strzeżonych osiedli znajduje się na polu golfowym albo z nim sąsiaduje. Niektóre udogodnienia są świetne, ale dla niektórych liczy się sam fakt, że mieszkają za ogrodzeniem. Mieszkam za ogrodzeniem, a ty nie. Tu żyje się lepiej. Nie kupiliśmy tu domu, żeby wywyższyć się nad znajomymi, choć wielu z nich tak pomyślało. Nie chcą nas odwiedzać. Mówią, wy przeprowadziliście się tam, a my tu. To przykre. Ludzie tu zajmują się własnymi sprawami. Nic o sąsiadach nie wiemy. Nie mogli pojąć, że nie zatrudniliśmy ogrodnika. Któregoś razu, gdy byłam w ciąży i grabiłam liście, sąsiad z naprzeciwka wyszedł przed dom i zaczął się na mnie gapić. Potem krzyknął, tylko biedacy sami sobie grabią liście. Cieszysz się? Z drogi, jaguarze. Cieszysz się na myśl o domu? Bardzo. Myślę, że na osiedlu mieszka dużo młodych ludzi w naszym wieku. Poznam się z innymi tatusiami. Będziemy razem uprawiać sport. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego osiedla. W pobliżu jest wszystko. Dobra szkoła. Mamy szczęście. Greg w rozmowie z kimś mówił, że mają tu kort tenisowy, basen, że osiedle jest strzeżone i mieszka na nim dużo młodych par. I ten ktoś mówi, to musi być Boulder Ridge. Ludzie kojarzą to miejsce. To najlepsze osiedle w Westchester. Najważniejsze to mieszkać blisko szkoły. Wysyłamy córki do szkoły w Ardsley, jednej z najlepszych w kraju. Chcemy zapewnić im wysoki poziom życia i dobrą atmosferę wśród porządnych rodzin. Sądzę, że często będę wpadał na ludzi z Wall Street. Hello, Holden. Hi, how are you? Good, how Thank are you? Good to see you again. Good to see you. Hello, Sima. Mieszkańcy strzeżonych osiedli chcą, żeby ich dzieci chodziły do bezpiecznych szkół, żeby wartość ich nieruchomości nie spadała.
Chcą chodzić do prywatnych parków, nad prywatne jeziora, jeździć po prywatnych ścieżkach rowerowych. Nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są uprzywilejowani. Co zobaczymy najpierw? Jesteśmy w Boulder Ridge. To duże osiedle. Jest tu kilkaset domów. Wjazd jest strzeżony całą dobę, więc nikt obcy tu nie wjedzie. Dlatego nie dochodzi tu do przestępstw. Będę spał spokojnie, wiedząc, że gdy jestem na wyjeździe, Sima i dziewczynki są bezpieczne. Ładne samochody. To dla was idealne miejsce. Kiedy wchodzisz na pewien poziom dochodów, ludzie oczekują, że będziesz zachowywała odpowiedni wizerunek. Samochody to ważna sprawa. Większość mieszkańców jeździ Mercedesami albo BMW. Jeśli mają amerykańską markę, to najnowszy model. My też mamy BMW. Nie chcieliśmy dalej jeździć Hyundaiem z 1988 roku. Cieszę się, że na liczniku mam 300 tysięcy kilometrów. To znaczy, że dbam o coś, za co dużo zapłaciłem. Ale tu ludzie pozbywają się nowych rzeczy i zamieniają je na nowszy model już po kilku tygodniach. Ludzie mają obsesję na punkcie posiadania nowych rzeczy, czy to samochodu, czy ubrań. Wychodząc z domu, chcemy wyglądać dobrze, bo ludzie oceniają nas po wyglądzie. Moi pacjenci to kierownictwo wysokiego szczebla, sportowcy, artyści. Oczekują ode mnie określonej prezencji. Muszę odpowiednio wyglądać, żeby mnie szanowali i cenili sobie moje zdanie. Czasem żona pomaga mi ze stylem. Dobrze jej wychodzi ubieranie mnie na człowieka sukcesu. Elegancko się ubierając, dodajemy sobie siły i sprawczości. Czasem, żeby osiągnąć sukces, wystarczy tylko dobrze się ubierać. Znam ludzi, którzy pokonali depresję, dobrze się ubierając. Wyglądaj na człowieka sukcesu, a nim się staniesz. Mieszkańcy poruszają się po osiedlu głównie wózkami golfowymi. Każdy chce popisać się swoim wózkiem. Niektóre mają terenowe opony, inne podnoszone zawieszenie albo maski przemontowane z Mercedesów. Ludzie potrafią wydać 10-20 tysięcy na wózek golfowy. Większość Amerykanów nie powie, że wyprowadza się na strzeżone osiedle, by uciec przed czarnymi. Powiedzą, że robią to dla poczucia bezpieczeństwa, dla wyższej wartości nieruchomości, że to nie ma nic wspólnego z rasą. Tu właśnie istnieje podział. W ten sposób segreguje się społeczeństwo. Tych, którzy nie grają w golfa albo chodzą do innego kościoła, się nie akceptuje, a wręcz wyklucza. Nope,
W pobliżu miejsca, gdzie mieszkaliśmy wcześniej, był plac zabaw. Dzieci bawiły się tam razem. Wszyscy miło spędzali czas. Tutaj jest inaczej. Pod względem etnicznym wyglądamy jak większość sąsiadów. Wciąż nie mogę pogodzić się z faktem, że moje dzieci postrzega się jako inne. Moje dzieci wyglądają zupełnie normalnie. Mają blond włosy i niebieskie oczy. Któregoś razu na placu zabaw jakaś dziewczynka zaczęła uciekać od Maxa i wrzeszczeć, że wygląda okropnie. Jej matka pocieszała ją: wiem, kochanie, już dobrze. Jeśli moje zupełnie normalne dziecko nie może przyjaźnić się z innymi, to coś jest nie tak. Nieraz dzwoniłam z płaczem do Ryana. Nie mogę zabrać dzieci na plac zabaw, mówiłam. W Nowym Jorku wraca moda na ostentacyjną konsumpcję. Dilerzy luksusowych aut mają się świetnie. Czy można zarabiać za dużo pieniędzy? Mielibyśmy ograniczać czyjeś dochody? Jaki to miałoby sens? W ciągu ostatnich 30 lat większość nadwyżki finansowej trafiła do ludzi najbogatszych. Ludzie w środku piramidy dochodowej wyczerpują swoje oszczędności i zaczynają się zadłużać. Robią wszystko, byle utrzymać się na powierzchni. Pożycz nawet 1000 funtów na okres do miesiąca. Świetny sposób na przejściowe trudności finansowe. Według rządowych danych rekordowa liczba obywateli jest niewypłacalna. Jeśli w ciągu 7 dni dług nie zostanie uregulowany, dział windykacji wyśle do pani domu pracownika. List datowany jest na 1, a dziś jest 9. Pokaż. W ciągu 7 dni. Lepiej do nich zadzwoń. Tyle jesteś im winna? Mój dług wynosi między 3,5 a 4 tysiące funtów. To na nowe kurtki i buty dla dzieci. Skoro nie mam kasy, muszę ją jakoś zdobyć. Wszystko drożeje. Lucy potrzebuje komputera. Czuję, że muszę im to wszystko kupować, żeby nie odstawali od rówieśników. Muszę ograniczyć wydatki. Dzwonią ze szkoły. Nie zapłaciłam za obiady. Często mi się to zdarza. Ludzie przed latami 80. wiedli dość proste finansowo życie. Obecnie są zadłużeni po uszy, nie radzą sobie z finansami. Wielu z nas potrzebuje kredytu, żeby iść na studia albo kupić dom. Ale ludzie z Wall Street widzą w nim kolejny produkt, który można sprzedawać w pakietach. Chcą na nim zarobić, traktują to jak grę. Halo? Jestem w pracy. Oddzwonię. Ale zapłaciłam 3. Dobrze, dziękuję. Miłego dnia. Dobija się do mnie kilka firm windykacyjnych. Mogą jedynie czekać na swoją kolej. Płacę im co 2 tygodnie. Zostaje mi na połowę czynszu i opłaty za spóźnienie. A potem kombinuję.
Za cheeseburgera kupionego dziś zapłacę ci jutro. Tak to wygląda. Był sobie typ, zwali go Joe. Miał wysokie rachunki i długów w brud. Potrzebował pożyczki, by do pierwszego wyżyć. Zalogował się więc na Dollars Direct. Dollars Direct, szybko i wygodnie. Tylko dla osób pełnoletnich, stale zatrudnionych i z kontem bankowym. Dziś będę mówił o tym, jak stworzyć bezpieczniejszą Amerykę, zapewniając 5,5 milionom obywateli mniejszości dach nad głową. Żadne kruczki prawne nie mogą utrudniać ludziom posiadania domu. Gdy na Wall Street zorientowano się, że instrumenty hipoteczne są okazją stulecia, zaczęto tworzyć ich coraz więcej. Zakup domu to istotny element działania naszej gospodarki. Liczymy, że wartość domu z czasem wzrośnie. Tak więc utrata nieruchomości może oznaczać, że zamiast przejść na emeryturę, będziemy musieli dalej pracować. Kupno domu to tak naprawdę warty setki tysięcy dolarów zakład, że wszystko będzie dobrze. Domy, które wyszły z mody, bardzo trudno sprzedać. A jeśli się sprzedają, to za niewiele. Gdybyśmy chcieli sprzedać nasz dom już dziś, bylibyśmy pod dużą presją. Dbamy o niego, żeby nie stracił na wartości. Dzień dobry, Karen Hobert, Biuro Nieruchomości Rancho Barreta. Ten wyceniamy na 429 tysięcy dolarów. Działka ma nieco ponad 1000 metrów kwadratowych. Dom jest po generalnym remoncie. Wygląda jak nowy, choć powstał w 1981 roku. Ma nowe laminowane podłogi. Okien nie wymieniano. W tym pokoju mamy okna z pojedynczą szybą. Wreszcie domu z podwójną. Ogrzewanie i klimatyzacja są nowe. Wymiana kosztowała 12 tysięcy. Szuflady są drewniane i w pełni się wysuwają. Mają też cichy domek. Przyłącze gazu. Instalacja działa na propan. Miedziana rurka. Każdy dom ma inny styl i charakter. Szczególnie ten. Piękny. W stylu śródziemnomorskim. To jedna z najlepszych ulic na Rancho Murrieta. Jest tu cicho i nikt prócz mieszkańców tędy nie przejeżdża. Najdroższe domy są na końcu ulicy, nad jeziorem. Pierwszy dom ma najwyższą cenę za metr. A wcale nie jest najlepszy. Dokładnie. Porównując go do naszego obecnego domu, dobrze stoimy. Gdybyśmy musieli sprzedać dom teraz, dalibyśmy radę. Pierwszego pacjenta przyjmuję zwykle o 11. Dzień zaczynam koło 8. Ubieram się i wychodzę pobiegać. Biegam od 45 minut do godziny. Uwielbiam biegać na świeżym powietrzu. Wiem, że się przepracowuję, ale nie mam wyjścia. Mam hipotekę do spłacenia.
Po operacji pleców wrócił do pracy już następnego dnia. Gdyby poszedł na zwolnienie, nie mógłby przyjmować i zarabiać pieniędzy. Dbając o swoją kondycję, dba o rodzinę, a także o swoich pacjentów. Z rządowych danych wynikało, że długość życia ma związek z przynależnością klasową. Ale podchodzono do tego sceptycznie. Nawet wysoko postawieni pracownicy sektora opieki zdrowotnej nie mieli pewności, gdzie wskaźnik umieralności był najwyższy. I wasn't always this way, I guess it started on the day they called the curtains on her casket and she flew away and left me here grounded, cuddling on the truest pain. My biggest ambition in life is trying to get through a day. Mama zmarła w wieku 36 lat. Jeśli dalej będę pił, też mnie to czeka. Miałbym umrzeć, mając 36 lat? Dajcie spokój. Ile muszę się nastarać, żeby wydłużyć i tak krótkie życie, na które skazał mnie sam fakt, że urodziłem się w Pollock? Będę miał farta, jeśli w ogóle dożyję 70. Obecnie dzięki najnowszym badaniom wiemy, że bezrobocie i życie w ubóstwie mają negatywny wpływ na zdrowie. To wcale nie stres kojarzony z życiem biznesmenów najbardziej nam szkodzi. Ludzie tu chorują prawie na wszystko. Od nadciśnienia przez AIDS po zapalenie wątroby. Ciesz się, póki żyjesz, tak mi mówiono. Święte słowa. Ojciec córki zmarł w zeszłym roku. Zabolało mnie to. Znowu jestem samotną matką. Zmarł na raka wątroby. Przykra sprawa, ale wiem, że jest teraz w lepszym miejscu. Wiele wycierpiał. Tęsknisz za nim? Tak. Byliśmy razem 14 lat. W Glasgow średnia długość życia mężczyzn z najbiedniejszych dzielnic to 54 lata. W Indiach 3/4 ludności żyje za mniej niż $2 dziennie. Nikt w Glasgow by za tyle nie przeżył. Mimo to średnia długość życia mężczyzn z najbiedniejszych dzielnic Glasgow jest o 8 lat krótsza niż średnia życia w Indiach. Pomyślałem, to wszystko wyjaśnia. Życie we względnym ubóstwie ma daleko idące konsekwencje. Są nimi wysoki wskaźnik samobójstw, gwałtownych śmierci, alkoholizmu czy chorób serca. Tu pierwszy raz piłem w plenerze. To był piątkowy wieczór. Piliśmy Old Westminster. Zabawne, bo od tamtej pory miałem słabość do tej marki wzmacnianego wina, chociaż wtedy myślałem, obrzydliwe. Jak ludzie mogą to pić? Dlaczego nie mogłem uzależnić się od siłowni? Albo od owoców. Dzwoniłbym do sponsora i mówił, nażarłem się bananów, wywaliło mi potas. Alkohol dawał mi złudne poczucie pewności siebie.
Pomagał mierzyć się z poczuciem bezwartościowości. Był jak APAP na ból duszy. Każdy ma swój sposób na ucieczkę. Młodzież ucieka w marihuanę. Ludzie w średnim wieku w alkohol. Starsi mają już wszystko gdzieś, bo są starzy. Każdy przed czymś ucieka. Jaki jest twój sposób? Piwo i papierosy. Raz na jakiś czas napiję się piwka, obejrzę film i pójdę spać. Co pomaga ci się odprężyć po ciężkim dniu? Lody. Lubię lody. Czasem potrafię zjeść naraz półlitrowe opakowanie. Ludzie wyglądają lepiej, gdy mają nieco ciała. To znaczy, że w domu dobrze karmią. Non-stop chodzę w nerwach. Nawet klienci mówią mi, że przestałam się uśmiechać. Wczoraj jakiś facet mówi, musi się pani uspokoić, bo dostanie pani zawału. Ale ja nie potrafię. Kiedyś po pracy chodziłam biegać albo poćwiczyć na siłownię. Dziś wolę wrócić do domu, posiedzieć i coś zjeść. Czasem po ciężkim dniu w pracy potrafię siedzieć w aucie i jeść chipsy, póki się nie uspokoję. Wiem, że tak nie można. Na zajęciach z ekonomii uczą nas, że rynki działają w oparciu o świadomych konsumentów podejmujących racjonalne decyzje. Włączcie telewizję i pooglądajcie reklamy. Czy tak tworzy się świadomych i racjonalnych konsumentów? Bynajmniej. Tak media tworzą konsumentów niedoinformowanych i zachowujących się nieracjonalnie. To potężna branża, największa w kraju. Ludzie z okolicy są duzi, dobrze odżywieni, puszyści. Nie mogę doczekać się święta dziękczynienia. Przygotuję i indyka, i szynkę. Jesteś zmęczona? Tak. Po urodzeniu córki zdiagnozowano u mnie niewydolność serca. Prawie umarłam. 2 tygodnie leżałam w śpiączce. Mam szczęście, że moje serce robi jeszcze to, co powinno. Ale jest coraz słabsze. Od kiedy masz problemy z wysokim ciśnieniem? Od 2004. Zamknijcie się. I zamknijcie drzwi. Ma być cisza. Zamknąć drzwi i siedzieć cicho. Koniec, kropka. Back to me.
Wróćmy do mnie. Zasypiam spokojniej, wiedząc, że gdy jestem w domu sama z dziewczynkami, ktoś nas pilnuje. Wiadomość pominięta. Następna wiadomość. Powiedz, kocham cię, tato. Dobranoc. I kolorowych snów. Chciałabym częściej widywać Aldena. Wolałabym, żeby pracował na etacie. Wtedy wieczory mielibyśmy dla siebie i dzieci. Wiem, że to niemożliwe. Swoją ciężką pracą zapewnia nam poziom życia, na który inaczej nie byłoby nas stać. Trudności finansowe są głównym powodem, dla którego małżeństwa zgłaszają się na terapię. Największy wzrost rozwodów odnotowano w obszarach o największych nierównościach. Ludzie z klasy średniej nie mogą zaspokoić swoich potrzeb finansowych, co jest dodatkowym, potężnym czynnikiem stresogennym. Pod koniec tygodnia padam z nóg. Pracuję całymi dniami, a po powrocie do domu muszę jeszcze nakarmić dzieci, wykąpać je, położyć spać. Nadrobić z nimi cały ten czas, gdy byłam w pracy. Mam ogromne wyrzuty sumienia, że rzadko widuję dziewczynki i nie kładę ich spać. Przykro mi, że czują się dużo swobodniej przy mamie. Jak się masz? Jestem wykończony. Jak minął dzień? Dobrze. Nie mogę narzekać. A co u ciebie? W porządku. To gazetka Mamy Cię. Są tu zdjęcia wszystkich zatrzymanych przestępców z okolicy i opisy, za co ich aresztowano. Czasem szukam w niej znajomych syna. Wolę nie ukrywać w domu żadnego zbiega. Ludzie popełniają przestępstwa, bo gospodarka nawaliła. Właśnie dlatego mamy tyle napadów. Ludzie nie mogą znaleźć pracy i włamują się do domów innych. Wylewają swoją frustrację na innych, bo mają coś, czego im samym brakuje. Wyżywają się na czym popadnie. Co innego mają robić? Według psychologów i socjologów pracujących z przestępcami, przyczyną ataków przemocy i agresji jest utrata własnego szacunku. Owy szacunek jest jedną z niewielu rzeczy, jakie tym ludziom jeszcze zostały. Tracąc go, stają się agresywni. Dwóch nastoletnich chłopców i 15-letnia dziewczynka zastrzelonych na przyjęciu urodzinowym w prywatnym klubie. To nic niezwykłego. W ostatnich latach w naszym miasteczku zginęło wielu ludzi. Licealiści zabijają się nawzajem? Nigdy nie wiesz, kiedy cię tu okradną. Chciałabym chodzić do pracy pieszo albo jeździć do niej na rowerze. To tylko 3 kilometry, ale boję się wychodzić po zmierzchu. Boję się nawet na parkingu. Połowa latarni wysiadła. To niebezpieczna okolica.
W zeszłym roku odnotowaliśmy 116 morderstw. Trzy razy więcej niż jest tu nas teraz w kościele. Policja stara się zaradzić epidemii brutalnych przestępstw, nierzadko mających związek z narkotykami. Uliczna strzelba. 12 nabojów 12-kalibrowych w bębnowym magazynku. Bez celownika, bo nie o celowanie tu chodzi. Mam tego dość. Jestem kłębkiem nerwów. Popatrzcie tylko. Popatrzcie na mnie. Nikomu już nie ufam. Po zamknięciu sklepów, gdy robi się ciemno, zamykam się w domu. Nie chcę wiedzieć, co dzieje się na ulicach. Walka z przestępczością toczy się na każdym kroku. Ci, których na to stać, uciekają za mury strzeżonych osiedli, by stamtąd obserwować bitwę republikan o przetrwanie Ameryki. Hawk. Jedziemy do państwa Trofhawk. Jak mija wieczór? Póki co dobrze. Dziękuję. Jeden z mieszkańców dzwonił. Kojot zeżarł mu kurczaka, a drugiego pogryzł. Udało mu się go złapać i opatrzyć. Wiesz coś o tym? Tylko tyle, że wszedł od północy. Wyglądał na dużego? Był spory. To już trwa parę miesięcy. Chyba tak. Sprawdzimy też dom nad jeziorem. Ktoś rzucał w niego kamieniami. To coś nowego. I jeszcze ta sprawa z bezpańskim psem. Zajmiemy się tym. Wszystko jest odnotowane. To dobrze. Napiję się kawy, dam ci rozprostować nogi i zaczniemy. Dobrze. Zaparzyłem świeżą. Brutalna przestępczość i strach przed nią niszczą nasze społeczeństwo. Ograniczają wolność osobistą i zrywają więzi międzyludzkie. Recydywistów, którzy po raz trzeci popełniają brutalne przestępstwo, powinno się zamykać na dobre. Trzy faule i wylatujesz. Złapali mnie z 1,5 grama towaru. Nikomu poza sobą nie robiłem krzywdy. Nie dealowałem, nie wciskałem towaru dzieciom. Trafiłem do sądu. Nie próbowano mnie wysłuchać. Uznano za recydywistę i skazano na 25 lat więzienia. Ostatnie 17 lat spędziłem w celi niewiele większej od tego pokoju. Gdyby zamknęli was na tyle czasu i potraktowali tak jak mnie, czulibyście to samo. To przez nich jestem pełen nienawiści. Tak, jestem w więzieniu, ale nigdy mnie z niczym nie złapano, a musiałem stać goły przed kobietami i tymi tu funkcjonariuszami, wypiąć się i pokazać im mój odbyt. To więcej niż upokarzające. Na bloku Robertsona wybili mi wszystkie zęby.
Pobili mnie prawie na śmierć. Złamali mi 8 żeber. Wybili ze stawów ramiona i nogi. Złamali szczękę, łuk brwiowy i nos. Pierwszy raz, jak niemal urwali mi głowę, nie był taki zły. Pobolało 3 dni. To potem stałem się potworem. Nienawidzę ludzi. Przykro mi to mówić. Traktowano mnie tu tak podle, że byłbym teraz w stanie zabić człowieka. Mógłbym zabić któregoś z klawiszy. Czy to nie przykre? Przecież wychowano mnie na lepszego człowieka. Co ja ze sobą zrobię, jak wyjdę? Zatrudnię się w McDonaldzie? Będę miał 54 lata. Trafiłem tu, mając 26. Byłem w koledżu, przyuczałem się do zawodu. I co ja ze sobą zrobię? Z więzienia nie wychodzi się takim samym człowiekiem. Ten kraj zrodził się z idei wolności. Jednak mamy największy współczynnik osadzonych na całym świecie. Ludzie bogaci znacznie rzadziej trafiają do więzienia, nawet jeśli zrobią coś strasznego. Cztery uncje czystego srebra i 2-karatowy diament. Bogaci bogacą się jeszcze bardziej. Dowody przedstawiamy na liście. To twórcy, nie plutokraci, ludzie czynu. Gdy im się powodzi, powodzi się nam wszystkim. Wmawia się nam, że wszyscy na tym korzystamy, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Takie myślenie w prawdziwym świecie jest zgubne. Chociaż dla 1% bajecznie bogatych nie ma to najmniejszego znaczenia. Wpływ pieniędzy na politykę znacząco w ostatnich 10 lat wzrósł. Ludzie na szczycie mają coraz więcej pieniędzy, przekazują politykom coraz większe darowizny, a w zamian domagają się obniżenia podatków dla nich samych i dla ich firm. Od kilku skromnych sklepów w Arkansas do największego na świecie sprzedawcy detalicznego. Od powstania w latach 60. Walmart przeszedł długą drogę. Nikt, może za wyjątkiem Sama, nie spodziewał się takiego wzrostu. Walmart to ciekawy przypadek, bo stworzył wielu dziedzicznych miliarderów. Bez wątpienia są oni w swoich społecznościach szanowani. Finansują muzea, szpitale. Jednak wielu pracownikom Walmarta ich wynagrodzenie nie wystarcza i muszą pobierać kartki żywnościowe. Innymi słowy, pracowników Walmarta utrzymują po części podatnicy. W roku 2012 sprzedaż brutto Walmarta wyniosła 446 miliardów. Zysk netto wyniósł niecałe 17 miliardów dolarów. Nie mam nic przeciwko zarabianiu. Sama prowadziłem kiedyś firmę. Ale zarabiać kosztem ludzi, którzy muszą pobierać kartki żywnościowe, to niemoralne. Jeśli obcinasz godziny, żeby utrzymać zysk, doskonale wiesz, co robisz. Według badań osoby zamożniejsze częściej uważają za moralnie pożądaną realizację własnego interesu, aniżeli interesu społecznego. Chciwość zaczyna się postrzegać jako cnotę. Nasza kultura faworyzuje zachowania psychopatyczne i brak empatii. Nie zastanawiając się nad etyką naszych działań, jesteśmy wydajniejsi.
Nie ma nic złego w dążeniu do wygody czy do bogactwa. Natomiast aspiracją ludzi z Wall Street jest posiadanie takiej góry pieniędzy, by móc powiedzieć wal się komukolwiek, nie martwiąc się o żadne konsekwencje. Iluzją jest, że funkcjonujemy w gospodarce kapitalistycznej. Bogaci doskonale o tym wiedzą. Domagają się silnego państwa, które będzie chronić ich przed konsekwencjami wolnego rynku. Gdy bank Goldman Sachs dokonuje ryzykownej transakcji, jest chroniony. Gdy ta się nie powiedzie, prezesi pobiegną do rządu i poproszą o subwencję. Znajdujemy się w kluczowym momencie dla amerykańskiej gospodarki. Problemy, z którymi boryka się rynek kredytów hipotecznych, przeniosły się na cały nasz system finansowy. Ponury tydzień na Wall Street. Notowania indeksu Dow Jones spadły o 1400 punktów. Na wczorajszej sesji indeks dołował o kolejne 500. Inwestorzy pytają, czy rząd podejmie jakieś działania, by ratować gospodarkę. Wierzę w wolny rynek. W normalnych okolicznościach firmom, które podjęły złe decyzje, powinno dać się zbankrutować. Ale to nie są normalne okoliczności. Prezydent powtarza, że to pieniądze nas wszystkich. I ma rację. Z tym, że dziś to dług nas wszystkich. Będę musiał żyć z tym bólem do końca życia. Ale zarobił pan prawie pół miliarda dolarów. Zadam proste pytanie. Czy to uczciwe? Ci bankierzy przyczynili się niemal do upadku zachodnich gospodarek, a mimo to nadal wypłacają sobie premie przekraczające pojęcie zwykłego śmiertelnika. Czasem spotykam ich towarzysko. Pytają mnie, kiedy zrozumiesz, że tak działa kapitalizm? Odpowiadam, nie. To przykład na to, że z kapitalizmem dzieje się beznadziejnie źle. Mogę mówić w imieniu pracowników Wall Street, bo leczę wielu z nich. Widzę ich ludzką twarz. Pracują ciężej niż kiedykolwiek. Bez pewności, czy uda im się awansować, czy ten wyścig szczurów kiedykolwiek się skończy. Dr. Alden Cass jest psychologiem klinicznym. W tych niepewnych czasach pomógł wielu ludziom zyskać pewność siebie, utrzymać motywację i poprawić produktywność. Moją misją jest pomagać ludziom przejść przez trudne czasy. Pacjenci zwracają się do mnie po odpowiedzi. Mój doktorat był pierwszym tego typu badaniem od pół wieku. Zatytułowałem go Ofiary Wall Street – ocena rannych. Moje badania wykazały, że żyjemy w dobie kryzysu komunikacji. Nie powinniśmy pomagać tym, którzy podjęli lekkomyślną decyzję o zakupie domu, na który nie było ich stać. Zaczęto mówić o chciwych właścicielach domów, że to wina chciwych biednych, którzy pozaciągali kredyty hipoteczne. Zaczęto winić ofiary. Korzystałam z kart kredytowych, żeby jakoś wiązać koniec z końcem, ale wyczerpałam limity. W ciągu najbliższych kilku tygodni muszę się wyprowadzić.
I've got to go very soon, within the next few weeks. You know, I mean, To koniec. Badania wskazują, że mobilność społeczna jest na najniższym w historii poziomie. Mimo ciężkiej pracy, ludziom nie udaje się dorobić. Kto więc się bogaci? Często to ci, którzy już urodzili się bogatymi. Mam wielkie szczęście, że niczego mi nie brakuje. Nie śmiałbym prosić o więcej. Jako 15-latek wyjechałem z Big Stone Gap w stanie Virginia i przejechałem autostopem cały kontynent, aż do południowej Kalifornii. To był wspaniały czas. Byłem młody, heteroseksualny, żyło mi się dobrze. Chciałem jechać do Hollywood i zostać kolejnym Tomem Cruise'em. Ale wyszło inaczej. Mama zachorowała na infekcję serca i płuc. Zmarła w roku 89. To mnie dobiło. Zaczęłam podejmować złe decyzje, jedna za drugą. Zeszłam na drogę, na którą nigdy nie chciałam trafić. Wpadłam w złe towarzystwo. Robiłam głupie rzeczy. Byle zarobić, byle jakoś przetrwać. Na rok trafiłam do więzienia. Po wyjściu nie mogłam się pozbierać. Potem urodziłam dzieci, ale nie mogłam z nimi być. Tak źle ze mną było. Zawał był dla mnie sygnałem ostrzegawczym, którego bardzo potrzebowałam. Od tamtej pory co dzień staję do walki. Szkoła publiczna to nie najlepsze miejsce dla dzieci, które choćby odrobinę wykraczają poza średnią. Zdecydujemy się na nauczanie domowe. Jeśli nie zrealizujemy programu, nie osiągniemy wyznaczonych celów, w dalszej perspektywie wpłynie to na ich wyniki. Nie ma pilniejszego wyzwania. Nie ma pilniejszej dyskusji. Albo będziemy mieć kraj, w którym coraz mniejsza część społeczeństwa będzie radziła sobie świetnie, a coraz większa ledwo wiązała koniec z końcem, albo przywrócimy gospodarkę równych szans, w której wszystkich obowiązują te same zasady. Nierówności nie są wynikiem działania kilku złych jednostek. To cały system jest wadliwy. Instytucje przedkładają osobiste korzyści ponad wszystko inne, bo system pozwala na łamanie prawa w celu osiągnięcia wyższych zysków. Nie dajmy sobie wmówić, że nie mamy wpływu na działanie tych mechanizmów. To nieprawda. Ludzie są w stanie zmienić system. They can change it. We demand a raise! We demand a raise! My name is Leah Taylor. Nazywam się Leah Taylor. Przyszłam tu w imieniu moich kolegów i koleżanek z pracy.
w imieniu wszystkich pracowników branży fast food. Co chciałaby pani powiedzieć szefowi Allied Health, pani pracodawcy? Nie winię żadnej konkretnej firmy. Dopóki rząd nie uzna znaczenia domowej opieki długoterminowej, dopóty pracownicy będą borykać się z problemami. Te są zakorzenione głęboko w systemie i to system musi się zmienić. Nazywam się Janet Sparks. Pracuję dla Walmart w sklepie 1102. Gdy myślę o tym, że nasz prezes, Mike Duke, zarobił w zeszłym roku 20 milionów dolarów, ponad 1000 razy więcej niż przeciętny pracownik sklepu, z całym szacunkiem, ale wydaje mi się to niesprawiedliwe. Żałuję, że do tego doszło. Żałuję tych absurdalnie wysokich premii. Nie sądziłem, że to do tego doprowadzi. Może inni się tego spodziewali. Źle się stało i żałuję tego. Miałam z tyłu głowy, że może nie jestem aniołem, ale nigdy nie uważałam, że wyrządzam komuś krzywdę. W trakcie kryzysu finansowego zaczęłam się zastanawiać, czy opinia publiczna kiedykolwiek nam wybaczy. Szef odpowiedział: opinia publiczna ma krótką pamięć. Zapomniała o kryzysie kas oszczędnościowo-pożyczkowych z lat 80., o wpadce funduszu Long Term Capital Management. Nie martw się, zapomną i tym razem. W Wielkiej Brytanii 1000 najbogatszych osób ma więcej pieniędzy niż najbiedniejsze 40% społeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych promil najbogatszych dysponuje majątkiem takim samym, co 90% reszty społeczeństwa. Od 11 miesięcy jestem trzeźwy, najdłużej w moim życiu. Mam niewielki margines błędu. Jeśli znowu zacznę pić, wrócę do punktu wyjścia. Mieszkańcy domagają się postawienia drugiej bramy, by dodatkowo oddzielić 10-20 domów od reszty osiedla. Im bardziej chodzi o status, nie o bezpieczeństwo. Przecież na wjeździe już stoją uzbrojeni strażnicy. Chciałbym mieszkać na Florydzie. To dla mnie kolejna motywacja. Chciałbym się tam kiedyś przeprowadzić, mieć tam drugi dom. Nie będę żałować. Za tydzień mogę wylądować pod mostem, ale przynajmniej próbowałam. Gdybym była milionerką, kupiłabym wielki dom z 50 sypialniami. Mieszkałabym z całą rodziną. To byłoby wspaniałe. Wolałabym nie musieć tyle pracować. Chciałabym częściej widywać dzieci. Częściej wychodzić z Pietro na kolację. Nie proszę o wiele. Po prostu, żeby było trochę lżej. Pewnie znowu tu trafię.
ale nie dlatego, że urządzę w szkole strzelaninę albo kogoś zgwałcę. Przyłapią mnie na kradzieży chleba i wsadzą na dożywocie. Dokument zainspirowany książką Richarda Wilkinsona i Kate Pickett, The Spirit Level. Tekst polski Szymon Leociak, czytał Maciej Więckowski.